Módlcie się, zaraz wrócę. Niech jednak żadna z was nie oddala się od stada. Kim pan jest? Zobacz, jakie w tej części są piękne widoki. Nie ma żadnych ograniczeń. Opuść swojego pasterza i chodź ze mną. Nie powinnam z panem rozmawiać. Pasterz zabronił mi się odłączyć od stada. Co tam pasterz? Musicie się go ciągle słuchać. Tutaj jest lepiej, jest pełna swoboda. Na chwilę tylko przejdę, zobaczę i wrócę. O, jak tu pięknie! A jakie widoki! Naprawdę nie ma żadnych ograniczeń? Ani trochę. Zostań tutaj, to jest lepiej. Ale... gdzie pan jest? Może lepiej wrócę do stada, tylko szybko, żeby mnie nikt nie zobaczył. Chodźcie za mną, moje owieczki! Powiedzcie panu, że wrócę potem, czy zamierzam.
witam, owieczko. Jednak się zdecydowałaś. Nawet nie wiesz, ile byś zyskała, gdybyś po mojej drodze pasała. Tylko mnie słuchaj, a ja ci pomogę. Najpierw się przedstawię. Mądre, bardzo zdolne jagniątko. Ja jestem profesor, także psycholog i teolog. Jestem właścicielem akademii, w której wykładamy tajemniczą wiedzę. Jest ona niedaleko, odległa o wiedzę. Może profesor mnie przyjąć raczy do grona swoich mądrych słuchaczy? Dobrze. Sądzę z układu twych kości, że posiadasz wybitne zdolności. Do pana Wilka Wilczyńskiego zostanie zaufana. Pod jego opieką będziesz. Świetnie! Zaraz na listę studentów cię patrzę. Ale cii, czy jakiś głos słyszę? A tak, mój pastyr nadchodzi. Tamten? On nam przeszkodzi. To ja już do domu uciekam. Wykłady wieczorem. Przyjdź, czekam. Oj, moje dziecię, czemuś zostało, czemuś wołania nie posłuchało. Noc idzie, chodź, dowcza. Nie pójdę, nie chcę. Będę nocować tutaj na trawie. Nie, na zgubę cię nie zostawię. Chodź ze mną. Jeśli tak bardzo chcesz, to idę, pójdź mi idę sama. Po co go szukać? Samo wybrało. Właśnie!
miłosierdzia i litości. Racja! Tak! Miał litość na niego, a was zostawił na pastwę złego. Nie macie wody i jedzenia. Nie macie bez niego żadnego schronienia. Zawsze tak robi. Zawsze zostawia. Nieprawda! Kocha nas! Kocha szczerze! Ja tam nigdy mu nie wierzę. I wam także dobrze radzę. On do was nie wróci, bo po co? Jak to po co? On nas kocha, to wystarczy. Nie wierzę. Lepiej iść za mną. Pokażę wam wszystko, czego zapragniecie. Nasz pasterz wróci! Nie pójdziemy! O głupie owce! Głupie maleństwa, głupiutkie kochane! Nie chcecie iść? To ja tu zostanę. Idź stąd! Nie chcemy cię słuchać! Milcz! Głupia owca, nie słucha, nie prosi i jeszcze źle się do mnie odnosi. Pasterz powraca! Już słychać pieśni! O nie! Odstąp, satanie! Odstąp, raz trzeci! Pasterzu! Wróciłeś! Wróciłeś! Witajcie, moje owieczki wierne! Niosę wam szczęście wielkie! Znalazłem jagnię, które zaginęło. Przyszedłem się cieszyć i weselić. Moją radością z wami się dzielić. Chwała! Chwała na wysokościach!
wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg. Cóż ci Jezus mógł dać tu życiowy dróg? Cóż ci mógł powiedzieć po witaniu? Dobrze wiesz, jak trudne są jego drogi, a najciszej on mówi w pogołaniu. Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci ślub. Pragniemy złożyć drogiemu jubilatowi szczere życzenia. W dniu, gdy obchodzi ksiądz 50. rocznicę swych święceń, wdzięcznie Bogu za dar kapłaństwa, którym obdarzył księdza i nas, mieszkańców parafii Wierzbna, życzymy, by wpatrując się nieustannie w postać jedynego i najwyższego kapłana Chrystusa, pełnił ksiądz swą posługę coraz bardziej upodabniając się do Niego, tak aby potrafił ksiądz dostrzec każdego człowieka z jego słabościami i ograniczeniami i doprowadzić do Boga. Niech Bóg błogosławi księdzu, obdarza zdrowiem, wytrwałością i gorliwością. My ze swojej strony ofiarujemy wdzięczność, pamięć, szacunek i modlitwę. Dziękujemy. Długo przyszedłem. Z drugiej strony przemawiał skazano się. Co ty, to są ci sami ludzie, to samo pokolenie. Ja zrozumiałem, że tu mi się będzie najlepiej pracować wśród tych, których znam, którzy mają taką samą naturę jak i ja. No i tak rzeczywiście było. Pewnie, że były momenty takie trudniejsze, ale muszę przyznać jedno. Mianowicie, że potrafiliście mnie zrozumieć. Mogłem wiele rzeczy, prawda, zrobić, takie, które są potrzebne dla Kościoła i Kościół Bożański i zrobić ten cmentarz, żeby był taki jakiś katolicki, boży i tą kaplicę, to wszystko, to jakoś mnie bardzo cieszyło. Przyciągało mnie właśnie do parafii i tak korzeniami w tą parafię coraz bardziej wzrastałem.